Takie samo zachowanie sprawców, a zupełnie inna postawa rządów, mediów i opinii publicznej. Takie wnioski wyciąga parlamentarny zespół badający katastrofę polskiego Tu-154M, zestawiając ją z zestrzeleniem malezyjskiego Boeinga. W tym drugim przypadku kluczowe było wystąpienie o międzynarodową pomoc w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Taki krok odrzucił jednak polski rząd, oddając śledztwo w rosyjskie ręce. Katastrofa z 10 kwietnia 2010 roku. Na terytorium Rosji ginie głowa państwa i 95 innych osób, przedstawiciele najwyższych władz, generalicja. Na terytorium wschodniej Ukrainy zostaje zestrzelony malezyjski samolot pasażerski. Bilans ofiar 298 obywateli różnych państw, niemal 200 z nich to Holendrzy. Na pozór dwie różne katastrofy. Podobieństwa występują głównie w zachowaniu Federacji Rosyjskiej, w zachowaniu tych, którzy do tych tragedii doprowadzili, a różnice widać w reakcji rządów, w reakcji mediów, w reakcji opinii publicznej. Opinia publiczna w przypadku katastrofy polskiego samolotu mogła być bardzo silnym wsparciem, jeśli polski rząd wystąpiłby o międzynarodową komisję. Władze polskie nie wystąpiły o pomoc międzynarodową, nie uruchomiły śledztwa międzynarodowego, oddając sprawę Rosji, co utrudniło zapoznanie opinii międzynarodowej z wydarzeniami, które doprowadziły do katastrofy smoleńskiej. W przypadku Boeinga prośba władz ukraińskich i państw, w których obywatele zginęli, spowodowała, że sprawa zestrzelenia samolotu nie trafiła w ręce rosyjskie. To właśnie pod naciskiem opinii publicznej premier Holandii, przyjmujący z początku ostrożne stanowisko, zdecydował się na trzypunktowy plan. Pierwszy punkt: zabrać wszystkie szczątki ludzkie oraz szczątki samolotu z tego miejsca. To jest punkt, w którym nie zakłada się żadnej konfrontacji, zakłada się tylko bardzo skoncentrowane realizację tego punktu i proszenie wszystkich, łącznie z Rosją, o pomoc w tej sprawie. Międzynarodowe śledztwo i wskazanie winnych to drugi punkt holenderskiego planu. Po trzecie, pojmanie i osądzenie podejrzanych. Tymczasem śledztwo w sprawie polskiego samolotu po ponad 4 latach nadal jest dalekie od zakończenia. To efekt wielu zaniedbań tuż po katastrofie. Przedstawiciele państwa polskiego nie uczestniczyli we wszystkich istotnych czynnościach śledczych. W szczególności nie uczestniczyli we właściwym zakresie, w oględzinach miejsca zdarzenia, nie uczestniczyli w oględzinach ciał, a to jest obowiązkiem prokuratorów. Holandia natychmiast wysłała ekipę biegłych i policjantów i to pomimo walk toczących się wokół miejsca katastrofy. Rząd Donalda Tuska do dziś nie wystąpił z oficjalną notą dyplomatyczną o zwrot wraku samolotu. Polska nie dorosła do tego typu standardów, jakie dzisiaj widzimy w wykonaniu państwa, administracji państwa holenderskiego. Porównując zachowanie władz państwowych w obu przypadkach, widzimy, że śledztwo smoleńskie zostało zaprzepaszczone osobiście przez premiera Tuska oraz prokuraturę, uważa Andrzej Melak, który w katastrofie smoleńskiej stracił brata. Mieliśmy porozumienie z Rosją na temat katastrof wojskowych statków powietrznych z 1993 roku. Nie skorzystano. Mogliśmy wspólnie rozpocząć śledztwo z udziałem polskich specjalistów. Tego nie zrobiono. Rząd twierdził, że międzynarodowe śledztwo byłoby podważaniem wiarygodności krajowego śledztwa, faktycznie zaś rosyjskich ustaleń MAK-u i Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Pytanie, czy istnieją analogie w sprawie najważniejszej przyczyn obu katastrof, jest pewne istotne podobieństwo, mówi ekspert parlamentarnego zespołu do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej profesor Wiesław Binienda. Wiemy natomiast z pracy archeologów, że w rejonie upadku tego samolotu w Smoleńsku oszacowali na 60 tysięcy małych fragmentów. Podobnie było również w przypadku zestrzelonego malezyjskiego Boeinga. Bardzo duża ilość fragmentów samolotu. Tymczasem z eksperymentów wynika, że w przypadku typowej katastrofy, czyli zderzenia z ziemią, materiał, z którego wykonany był rządowy Tupolew, gnie się i wywija. Możliwe również, że na te kwestie należałoby zwrócić uwagę. Śledczy najwyraźniej wciąż mają wątpliwości. Prokuratura wojskowa zwróciła się o uzupełniającą opinię dotyczącą badań próbek z wraku Tupolewa w związku z ewentualną obecnością w tych próbkach pozostałości materiałów wybuchowych.